Jedna z głównych ulic w Gliwicach, czyli ulica Zwycięstwa, do gruntownych zmian. A przynajmniej tego chcieliby urzędnicy, którzy właśnie ogłosili konkurs na koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Termin zgłaszania prac mija w listopadzie. Paweł Jędrusik. Propozycja zmiany ulicy Zwycięstwa w Gliwicach to konsekwencja otwarcia nowego centrum Gliwic. Ten pomysł nie jest nowy, ale teraz pojawiły się pierwsze konkrety. Niektórzy mieszkańcy dostrzegają potrzebę zmian. Ławki, nie ma ławek. To jedyny problem? Ławki, no i śmietniki, nie ma śmietników. Ja uważam, że chyba im mniej, tym lepiej. Czyli zostawić? Tak. Nie, może bym przywrócił i bardziej taki charakter dla mieszkańca. Zbyt dużo tutaj jest banków i tego typu punktów rzadko odwiedzanych i troszkę tęsknię za taką tętniącą życiem Zwycięstwa ulicą. Więcej zieleni. Zdecydowanie więcej zieleni. Ja myślę, że gdyby było trochę więcej tej wolnej przestrzeni, tak jak tutaj zrobili, żeby... No nie te samochody. Powiedzmy nawet, nie wiem, Barlickiego, może nawet tam do następne skrzyżowanie, żeby to była fajna, spokojna ulica, żeby można było spacerować. Na razie jednak jest tylko konkurs na koncepcję. Później przyjdzie kolejne ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu przebudowy. Do tego jednak daleka droga. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem i znalazłyby się pieniądze w budżecie, ogłoszenie przetargu na projekt byłoby możliwe w przyszłym roku. Pewne propozycje zmian już są, bo w ubiegłym roku urzędnicy zapytali w ankiecie mieszkańców, co powinno zostać zmienione. Większość wskazywała na konieczność nowych nasadzeń czy poszerzenia chodników. W ubiegłym roku takie konsultacje zostały przeprowadzone. Mieszkańcy wskazywali, jakie rozwiązania by ich satysfakcjonowały, w jaką stronę należałoby pójść. Myślę, że ci, którzy będą chcieli taką koncepcję ulicy Zwycięstwa przygotować, z całą pewnością do tych konsultacji też zajrzą. Na nagrody w konkursie miasto zamierza wydać 140 tysięcy złotych. Autor najlepszej koncepcji otrzyma 95 tysięcy złotych.